Okej, okay. jako że to jest tylko 6 odcinków, więc mamy za sobą już dwie szóste, czyli jedną trzecią, czyli 33 i 3 w okresie, jak to, się, jak to tam się nazywało? Koniec taryfy ulgowej! <grych> I wchodzę ja cały na biało-zielono, ze scrollami się tutaj, prawda, utożsamiam. Nie no, dobra, słuchajcie, czytałem wasze komentarze, były mieszane, ale generalnie wam też się pierwszy odcinek nie podobał. Przynajmniej tak e, bez szału. I to jest też moja opinia po pierwszym, że okej, okay, daje szansę, ale bez szału. Natomiast ten drugi ma pewne plusy. Nawet można by powiedzieć, że był trochę lepszy. Głównie ze względu na akcję. Mówmy się tamte momenty, że wreszcie coś się zaczęło dziać. Mieliśmy, pff, może zacznę od końca, scenę tortur. I to tak na poważnie zrobioną, że jakiś palec obcięty, coś. Chociaż no potem to już takie magiczne mambo-dżambo, ale... Ale wiecie, coś tam się działo, Olivia Colman, w tej... jest niesamowite w ogóle, że Olivia Colman w tym, co by nie mówić, słabym serialu gra, znaczy z drugiej strony w Marvelu w ogóle bardzo dobrze aktorzy grają, ale Olivia Colman jest fenomenalna, jest może najlepszą aktorką obecnie I, i gra to taką jakąś rolę, gdzie w tunel wchodzi i się zaczyna czołgać. Ech, że przy okazji, żeby nie zapomniał, zastawiła drzwi ewidentnie jakimś harpunem czy czymś, a potem oni wysadzają zamki i tego totalnie nie ma. Ja, czy, czy ja coś przegapiłem, mrugnąłem i yy, nieważne. W każdym razie, tak, ta scena akcja, jak oni tam się strzelają, to jest takie w miarę na serio, brutalnie, tak troszeczkę podnieśli poprzeczkę. No, dotyczy też to morderstwa, że 20 tysięcy ludzi zginęło w zamachu i tak dalej, więc, e, znaczy ludzi. Rosjan. Wciąż nie mogę przeboleć. Nie macie Rosjan nadal. Wciąż nie mogę przeboleć, że... No tak No źle się to ogląda. No źle się to ogląda, że siedzą w tym e, m, pociągu z Moskwy do Warszawy, z tyłu, bo widać do Warszawy i tak dalej i, i Zamach i ten. No i Upsik! Nie no, żartuję, oczywiście, no to się dzieje w alternatywnej rzeczywistości, to jest jakiś rok w ogóle, nie wiem tam, 2025, czy kiedy ta ter teraźniejszość teraz jest w Marvelu. Ale generalnie, poza tym, że troszeczkę zrobiło się tak poważnie, i, i, i właśnie, no wiecie, że no, jakiś palec obcięty, czy coś w tym stylu, no to nie, no dla mnie to nie działa absolutnie, i to jest kolejny serial Marvela, który zmusza mnie. Do myślenia dlaczego to nie działa Analiza filmowa, no i też serialowa Sprawia mi przyjemność jedną z największych w życiu I zazwyczaj to jest proste Zazwyczaj, znaczy proste no. Wiecie, lepszy film, gorszy film Od razu widzę co mi się w nim podoba, co nie Jakieś aspe aspekty techniczne, takie, srakie Ale te seriale, szczególnie Marvela Są tak dziwnie napisane Mimo, że piszą je inne osoby Ale one są tak często podobnie W podobną dziwność mają Że ja naprawdę siedzę z takim Ale co tu nie działa? Dlaczego ja jest, dlaczego, bo powiem wam szczerze, no oglądam to i mi się po prostu nudzi. Nie obchodzą mnie, nie obchodzi mnie ten bad guy, nie obchodzi mnie cała ta inwazja, nie obchodzi mnie Nick Fury. Nic mnie w ogóle w tym serialu na dłuższą metę nie obchodzi, ponad to, że no znam tych ludzi, jakby oglądamy Marvela i, i, i dlaczego ja w ogóle mam w jakikolwiek stopniu być siedzieć i, ojej, co się stanie w tej scenie? Czy on im coś poda? Czy Olivia Clark zdradzi tego, czy nie zdradzi? <laughs> gdzie, skąd miałoby być napięcie? Bo mówimy o thrillerze teoretycznym. Wiecie, no idą w tą konwencję trochę. Thrillera, spy espionażowego, tak? No, szpiegowskiego filmu, jak już mówiłem w pierwszym przy okazji pierwszego odcinku, pomysł sztos, Winter Soldier nawet nieźle to robił, jak na kino komiksowe i jakby, no czemu nie? No, Samuela L. Jacksona kocham w tej roli, jest bardzo dobry, znaczy był do tej pory, czemu nie? Po pierwsze, nie ma żadnej sensownej intrygi. To mówiłem przy odcinku pierwszym i nadal mamy narrację skaczącą przez wszystkich, przez bedgajów, przez dobrych, przez ten. Po prostu ktoś, kto opowiada nam to, tę historię, opowiada ją tak, jakbyśmy byli sześcioletnim dzieckiem i po prostu opowiada każdą stronę. Nie ma żadnej tajemnicy. Nie ma czegoś takiego, że my wchodzimy z naszym jakimś detektywem, prawda, nikiem Furym i na zasadzie coś jest nie tak, coś muszę odkryć, nie? I po drodze jakieś poszlaki ten... Nie! Dostajemy po prostu kawa na ławę, to robią bad e, to robią dobrzy, a teraz będzie stolik bad To jest pani premier, szef NATO, ktoś tam, ktoś tam i on mówi, no, no to wybierzcie mnie na swojego generała w czasie wojny. I takie jakaś scenka w ogóle, ta polityka tutaj też pisana jak przez kogoś, kto ma 17 lat i w ogóle nie rozumie jak to działa... I te osoby wstają, ten jeden dostaje tam w szyję, jest ranny, a oni wstają i oddają władzę temu, jak on się tam nazywa, Gawrik, Gawrik, wiecie, w dupie mam jak się nazywa, ale ten nasz główny bad guy tutaj, nie? I to, 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 to też ta polityka taka pisana na kolanie, tam jak, jak Rowdy się tłumaczy przed tymi jakimiś przedstawicielami różnych państw a propos tego zamachu, to też tak wygląda poważna polityka, że jakiś... Wojskowy czy polityk przychodzi i się tłumaczy, że podobno, podobno to jest Nick Fury, to nie jest Nick Fury, nie mamy, mamy dowodu, to tak nie wygląda. Ale dziewczyna ze Słowacji, jakaś tam, rozumiem, że jakaś. Nie wiem kto to był, czy premier, czy, czy, czy jakiś ambasadorka robi. Ee, takie mówię. Jest! No. To tak nie wygląda, wiecie co chodzi. Udaje taki polityczny thriller, a jakieś takie w ogóle ją się tłumaczy, jak w bajce dla dzieci. No mówię, no albo jedno, albo, jedno, albo drugie, no i jak zwykle scenariusz zawala. A po, poza tym, od samego. Ja muszę się cofnąć, od samego początku. Mamy ten flashback 95, tak, czyli po Captain Marvel, Nick Fury, całkiem nieźle odmłodzony gada ze skrolami i robi tą centralną obietnicę, która jakby jest fundamentem niedziałania tego serialu. Czyli, że załatwię wam dom, daje słowo, jeśli wy się tu zasymilujecie, nie? Po pierwsze, to się uśmiałem, bo podchodzą do niego i ta, ta babka robi z nim to czoło w czoło, i ja myślałem odcinek temu, że on po prostu z tym talosem, granym przez Bena Mendelsona, to się bardzo lubił i to było takie bardzo. Taki trochę nawet, muszę powiedzieć, że chemia mieli I tak. Mówię, o, może są parę, no nie? W sumie nie wiemy, czy Nick Fury jest yy, heteroseksualny, czy, czy, czy jakiś panseksualny, bo to no tutaj z kosmici, to między... międzyrasowe, nie? Okazuje się, że nie, oni się po prostu witają tak ze skrolami Jeśli to gdzieś było wcześniej w którymś filmie w Captain Marvel, to ja nie pamiętam po prostu, bo to było 6 lat temu, czy kiedy tam. Ale uśmiałem się tak, bo... a propos takich rzeczy, gdzie wiecie, ja się czepiam. To, to, to co teraz powiem, to będzie czepianie się. No ale kurwa, jak można... Jest scena, że ona wita się z nim i podchodzi ten mały, przyszły czarny charakter. I oni dosłownie robią tak, żeby pogadać prywatnie. No wiesz, i on tutaj, w tym, on jest stracił rodziców, mówi muszę... takie. No stacie stoją, wiecie, tak dwa metry dalej. Kamera zostaje z nim, więc jak my słyszymy, to naturalnym jest to, że myślimy sobie, że on też słyszy. Zazwyczaj jak się taką scenę kręci, to oni robią krok w stronę kamery i szepczą, i on jest w tle, i tak o, może nie słyszy. Ale jeśli kamera zostaje z nimi i słyszy, to coś jest z kurwa nie tak. Było tak głupie. I w tym, scenie, w tym odcinku było kilka takich momentów, że się uśmiałem Po prostu jadą tym pociągiem kurwa z Moskwy do, do tego. I tak sobie myślę taka długa, ten Samuel L. Jackson, ta jego postać w tym serialu, tak gada jakieś historyjki, on jest tym 75-letnim dziadkiem, gada jakiś opowiada, że kiedyś jakieś kurczaki jadł w pociągu, jak jeździli w Alabamie, też tutaj gdzieś w, w tym wszystkim pozostaje anegdota, wiecie, do rasizmu i tego, że to jest inna rasa, no, no, no nie są jakieś wybitne te porównania ze scrollami, tak, nie odkrywają Ameryki, że tak powiem, ale tak sobie myślałem, kurwa, cała scena, jak siedzą, nie, takie, gdzie tu jest, wiecie, jakiś akcja, że. Seria, coś, scenariusz, żeby coś się działo, żeby zainteresować widza, że coś, że, że się skradają, tu, że coś robią. Nie, 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 po prostu siedzą, dwóch starszych aktorów siedzi i gada. Potem jedzie do Rodiego, jak jest tam już w Ameryce, czy gdzie to tam, czy w Europie, czy gdzie tam było w Londynie. I też się siadają w knajpie, siedzą i gadają. Nie, ja tak mówię, no po prostu tutaj widać, że to jest ten kurwa Samuel L. Jackson w kontrakcie miał. Dobra, zagram w tym głupim waszym serialu tego Nika Fury'ego, już ostatnia, ma jakaś emerytura, bo on pewnie umrze tutaj, umówmy się, on się poświęci na pewno na koniec. Ale, ale co druga scena musi być na siedząco, no nie? To jest taki, wiecie, jak Dwayne The Rock Johnson, czy jakiś inny tam ma w że ale biceps musi być w dobrym świetle pokazywany, to ten miał, że kurwa na siedząco i wychodzi z tego spotkania, gdzie tam tak śmiesznie temu krajarzowi tam zabiera pistolet, to też taki w ogóle ten, ten taki dziadek Samuel Jackson tam i tamten, o! o! Mówię, to takie kurwa, jakie wyglądało raj, tak, tak wiecie, na zasadzie widać, że dał się po prostu, nie? Po czym wychodzi z tego spotkania, mówię, ale o, akcja była. Następne ujęcie: Samuel L. Jackson na ławeczkę siadający. Ja mówię: No tak, no, przez 5, 15 sekund na ekranie coś zrobił, to, to pora odpocząć, nie? Ja że trochę żartuję, ale no, no, no nie jest to w sensie. Ja lubię kino, ja, ja lubię thrillery szpiegowskie, dochodzeniowe i tak dalej, polityczne. Tu można, ale to nie ma w ogóle elementów, to udaje taki film. Co gorsza. E, cała ta intryga. Jak już. pomijając to, że nam jest ona pokazywana niepotrzebnie z perspektywy narratora, wszystko wiedzącego, nie zostawiając żadnych. Taje żadnych kurwa, tajemnic, to. To jest, błąd, to jest pies pogrzebany, no nie? To jest pies pogrzebany, bo to jest klucz w tego typu filmach, tak? Ale. nawet jak już. To do cholery jasnej, o co chodzi w ogóle w tej intrydze? Wytłumaczcie mi, bo ze dwa odcinki jeszcze miną i ktoś upierdliwy mi napisze, że ja, e, bo ty nie oglądasz uważnie, a ja powiem, słuchajcie, bo... bo nudzi mnie to, no więc ciężko mi się skupić na tym. Ja nie marnuję, ja nie lubię, to jest trochę takie, wiecie, ja nie lubię, jak coś oglądam, jeśli ten film jest 2 na 10, ja nie... on nie zasługuje na to, żebym ja tam siedział i strasznie myślał, Chyba, że mówimy o jakimś wedze, czy coś na zasadzie, że wiem, żeby robił filmik o tym, tak, ba że tak bardziej, wiecie, nie? Kręcił dramę. Ale tak ogólnie jak to oglądam, się nie chce myśleć, ale. Generalnie chodzi o to, że Skrole miały obiecane 30 lat temu, że Nick Fury im znajdzie nowy dom czy coś w tym stylu. Skrole z jakąś to są kosmici z super technologią. On w ogóle ściągnął, okazuje się, że na Ziemi jest ich milion, a nie piętnaścioro, jak ten myślał. I generalnie rzecz biorąc, to oni są zły, źli na Nicka Fury, że im nie znalazł domu. Czemu im nie znalazł? Czemu? My nawet nie wiemy. My nawet nie wiemy w ogóle Nick Fury, nie, nie, nie wiem, czy przegapiłem już jakiś dialog, ale czy on mówił coś w stylu, że no szuka, ale nie znalazł, bo nie miał czasu, albo coś, albo ten, albo... O co tu kurwa chodzi? W ogóle, skąd ta intryga? Na jakiej zasadzie ja mam temu czarnemu charakterowi, no, może nie kibicować, ale starać się go zrozumieć? Na jakiej zasadzie, po prostu z nami guy'em robiącym zamachy? Akurat w Rosji to dobrze, ale robiącym zamachy guy'em jest nie ma tu żadnej intrygi, nie ma tu żadnego secret invasion, nie ma tu nic ciekawego, nie ma żadnego, żebym ja się jakkolwiek zaczepił w ten wątek, że ja go lubię, nie lubię, że ten no, po prostu chłopiec kurwa, psychopatą. Kliszowa scena, że oczywiście jego, jego kumpel z ekipy był e, torturowany i on mówi, co im powiedziałeś? Nic nie powiedziałem. I taki, tam, i w ogóle też taki, ten chłop taki, który wie, że ten go zabije za, za to, że, wiecie, że wyspołował, czy coś, wyklepał jakieś sekrety. I, ta, I on zamiast jakoś tak, słuchaj, nic, dobrze, że szedłeś, bo ten, podałem jej, zamiast coś... Tak wiecie, sprzedać, sprzedać, że, nie, że sprzedać, że nie sprzedał paradoksalnie. To on. Ja nic nie powiedziałem. To słodnie, kurwa, my tak, aha. Brawo, brawo, panie Scroll, kurwa. Przemieniać się umiecie w ten, ale gra aktorska też trzeba było się przemienić w Daniela day Luisa może tego dnia. You know. Po czym oczywiście kliszowa scena, że tamten bezrugnięcia okiem daje rozkaz, wiecie, żeby go zabić tam w tle mu, chłop strzela w głowę, nie? Bo, bo coś się wygadał i takie ee, po prostu eee, ten czarny charakter, fuck! Ił po prostu, nie? A przy tym wszystkim z drugiej strony Nick Fury, który my też. Nick Fury w tym serialu przez dwa odcinki na razie ma jakieś z, z, trzy momenty, że zaczyna jakieś klepać gadki, jak stary czarnoskóry Amerykanin. Na zasadzie w latach 60. w Alabamie, jak byliśmy nazywani czarnochami no stop, to I takie jakieś. Mówię, gdzie, gdzie to jest Nick Fury? Nick Fury zawsze był miał ten taki swój swag, takiego czarnego ziomka, który. Był jednym z braci, że tak powiem. Czuć było. No, bo to jest Samuel L. Jackson, cholera. Dlatego jest taki fajny w ogóle, bo ma ten swój styl. Ale Nick Fury był jednak tym szefem, był tym takim inteligentnym kolesiem, który, prawda, stał na czele organizacji. A tutaj to gada jak jakiś taki, po prostu, cały ten, dwa odcinki, taki dziadek, czarny dziadek. Czarny dziadek chodzi opowiada historię, jak to było kiedyś z rasistami, no nie? Jak on się wychowywał, to nie mogliśmy wejść na baseny razem z białymi, co było prawdą, notabene. Rasizm w Stanach był, jest pewnie w jakimś stopniu do dzisiaj, no dużo mniejszym na szczęście, ale, ale tak, no no w ogóle sprawa na inny temat no. znaczy, no, ale ogólnie nie wiem, intryga nie działa, ja w ogóle nie rozumiem czemu Nick Furym pomógł, nie pomógł na jakiejś zasadzie te skrole to też jakaś nacja kurwa z technologią przyszłości latającą po kosmosie i oni, i oni jakoś w ogóle jej nie wykorzystują, to wszystko jest bardzo takie w tym MCU, że oni coś wprowadzili w filmie Captain Marvel oni to wprowadzili retroaktywnie oni dodali to jest kolejna rzecz, którą oni dodali na zasadzie, a tak w ogóle przez, przez całe MCU, jakie oglądaliśmy, wiecie, Iron Man, Thor, Captain America, Avengersi. Tak naprawdę to milion skroli było cały czas na Ziemi. To jest jedna z tych takich rzeczy, wie, wiecie, że oni tak retkonują, dodają, że a tak naprawdę to tak, a tam w ogóle jest wielka głowa wystająca po eternalsach cały czas z Ziemi nikt na to nie zwraca uwagi w ogóle, no nie? I tutaj jest mniej więcej to samo, że tak tak w ogóle to cały czas byli wśród nas, tak w ogóle to Nick Fury coś im obiecał i tak w ogóle to teraz się za to zemszczą. Takie nie ma tutaj nic, co by organicznie wyszło, że ja oglądam MCU i ja sobie myślę, wiecie, że to, no właśnie, trzy filmy temu coś zrobiliście, tak jak, nie wiem, Spider-Man Homecoming, że Michael Keaton grający w Ultra, miał coś takiego, że on był firmą sprzątającą, wiecie, tam po, po Avengersach, po Bitwie o Nowy Jork, ale mu zabrali biznes, bo, 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 wiecie, bo to był sprzęt jakiś tam kosmiczny i on w związku z tym zaczął kraść ten sprzęt, żeby się dorobić dla rodziny. Okej, okay, dużo lepszy czarny charakter, widzisz, jakiś sens, rozumowanie. Ma to sens w MCU, że 5 lat temu byli Avengersi, i teraz oglądamy, jakby naturalne konsekwencje tamtych czynów. A tutaj to jest takie. A tak w ogóle, to co druga osoba na świecie to jest kurwa scroll. I, i, i zresztą powiedzcie mi teraz na takiej zasadzie, na, na jakiej zasadzie w ogóle Nick Fury ma z nimi walczyć? Jak byliśmy, jak był Winter Soldier i nagle było, że hydra, ta hydra, nie, i Nick Fury jest atakowany, strzelają do niego z każdej strony, tam był jeszcze Kapitan Ameryka. Coś tak jakieś czuć było, że oni mają szansę jakoś to rozgryźć coś, że będzie ciężko, że on tam ledwo uszedł z życiem, jak był ranny Nick Fury, ale udało im się. A tutaj to jest takie, co ten dziadek Nick Fury ma zrobić. jeśli jest milion skroli. Znaczy, rozumiem, że muszą odnaleźć to urządzenie, które jest budowane, i zabić tego bad guy'a, i, i reszcie powiedzieć: Słuchajcie, znalazłem wam nowy dom. Nie wiem, kurwa, leczcie na Marsa. No, na zasadzie. Jest... Ale to wszystko. Nie wiem, no, absolutnie na mnie nie ma tu intrygi. Jest to nudno nagrane, poza jakąś tam jedną sceną akcji, gdzie oni siedzą i gadają, mimo że to są dobrzy aktorzy, bo lubię. Kocham Bena Mendelsona, jest mega ziomkiem i samo Jacksona też. Eee... Te wszystkie, w ogóle szczerze te scrolle, scrolle jako takie istoty, które ciągle się przemieniają we wszystko co mogą, no mówię, to jest taki wytrych, to jest narzędzie scenarzysty nudne, nie podobają mi się oni ani jako czarny charakter, ani ten, jak są w ogóle w tych zielonych maskach, wyglądają gumowo, też to muszę powiedzieć, żeby bez szału, nie ogólnie rzecz biorąc, powiem tak, no w mojej głowie ten serial na razie jest taki 4, 5 na 10, nie, że najgorsze gówno ever, ale no, no i nie ma wszystkiego tego, co bym chciał od... Tego serialu, tak jak mówiłem, no ja nie pamiętam czy ja mówiłem o tym serialu, w, jak robiłem jakiś tam przegląd zwiastunów, ale ja, ja na ten serial czekałem. Dla mnie to był pierwszy serial MCU, który ma potencjał na bycie dobrym. Ma potencjał na to, że odchodzimy od jakiegoś po prostu bałaganu, burdelu, quantum main i innych tam jakichś shicholków i wchodzimy w thriller szpiegowski. Nick Fury rozgryza coś tam. Polityka, ty, ty, taka gra o Tron w świecie Marvela. Nie, nie. To samo, My, znaczy, na narracja. Dziwaczne motywacje, nudni bohaterowie. Stawka musi być oczywiście ogromna. No, że wiecie, że wysadzi cały świat, będzie wojna jakaś trzecia światowa. Czekam na Wasze opinie i do zobaczenia w kolejnym. Ponarzekajmy o filmach.